Wraca sprawa pracownika IKEA. Prokuratura skierowała do sądu apelację od wyroku uniewinniającego kierowniczkę sklepu. Śledczy wskazują, że kobieta zwolniła pracownika ze względu na jego przekonania religijne. Sieć sklepów IKEA postanowiła wpisać się w działania o charakterze ideologicznym. Wsparcie, jakie sieć kierowała w stronę środowisk LGBT, pociągnęły za sobą reakcję jednego z pracowników. Na wewnętrznym forum zamieścił on wpis, w którym cytował Pismo Święte. Po kilku dniach został zwolniony z pracy. Sprawa trafiła do sądu. Ten uniewinnił kierowniczkę sklepu oskarżoną o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu pracownika. Teraz prokuratura okręgowa Warszawa-Praga skierowała apelację od wyroku uniewinniającego. Prokuratura nie zgadza się z ustaleniami sądu, jakoby oskarżona nie popełniła zarzucanego jej przestępstwa, a zwolnienie z pracy pokrzywdzonego Janusza Komendy nie było motywowane jego przynależnością wyznaniową, powiedziała prokurator Katarzyna Skrzeczkowska. Według śledczych powodem zwolnienia z pracy mężczyzny była zadeklarowana przynależność do kościoła i niepoprawne politycznie przekonania religijne.